Pająki tkają swoje misterne sieci, jabłka zaczerwieniły się w ogrodzie i jednym słowem, piękne polskie babie lato. Mam nadzieję, że na waszych półkach z fantastyką nie ma pajęczyny i regularnie tam sięgacie. Jeśli chcecie wzbogacić swoją kolekcję, to zapraszam was na News Tygodnia. 16 września swoją premierę miała pandemia Czas Cthulhu. Przedwieczni wiją się u bram swoich kosmicznych cel. Wraz z ich przebudzeniem rozpęta się era szaleństwa, chaosu i zniszczenia tego, co postrzegamy jako rzeczywistość. Wszystko, co kochasz i znasz, zostanie unicestwione. Każdy gracz ma swoją rolę i specjalne umiejętności, które dobrze wykorzystane zwiększą waszą szansę na wygraną. Wszyscy jednocześnie albo wygracie, albo przegracie. Pandemia, Czas Cthulhu, nie tylko dla fanów Lovecrafta. Wszystkich fanów klasyki informuję, że będzie nowy dodatek do Talizmana. Ale nie kolejny narożnik z mapą dodatkową, ale całkiem nowa mapa główna. Nowe postacie i figurki, przygody i ekwipunek. Wszystko w klimacie kataklizmu. Bardzo odmieniona szata graficzna mapy głównej na pewno odmieni wasze wyobrażenia i wpłynie na rozgrywkę. Premiera być może już we wrześniu. Kozacy 3 to strategia czasu rzeczywistego w realiach XVII i XVIII wieku. Jest to pierwsza po reaktywacji w 2014 roku produkcja ukraińskiego studia GSC Games World. 12 zróżnicowanych nacji, m.in. Francja, Anglia, Ukraina, Rosja czy Prusy, Austria. Każdy naród dysponuje unikatowym zestawem budynków, oddziałów i technologii. W sumie daje to ponad 70 różnych typów jednostek do wyszkolenia, 100 wynalazków do opracowania i ponad 140 odmiennych konstrukcji do wzniesienia. Klasyczna strategia czasu rzeczywistego, gromadzenie surowców, rozbudowywanie bazy oraz szkolenie i zarządzanie wojskiem. Podbijanie terenu, eksploracja. Produkcja wyposażona jest w rozbudowany edytor, który daje nam możliwość włożenia nowej zawartości, przemodelowania interfejsu, sztuczną inteligencję, możemy zmienić balans oraz zasady. Kozacy zapowiadają się naprawdę na poważną pozycję na półce RTS-ów. 23 września swoją premierę będzie miał Warhammer 40 000 Eternal Crusade na peceta. Dołącz do kosmicznych Marines, Chaos Marines, Eldarów bądź Orków i walcz o kontrolę nad kolejnym terytorium planety Arkhona. W grze pojawiają się tyranidzi, ale jako przeciwnicy w trybie PvE. Gra oferuje tryb PvP oraz PvE. W tym pierwszym naprzeciw sobie mogą stawać drużyny złożone nawet z 30 graczy każda. W wariancie PvE możemy zaś połączyć siły z 4 innymi graczami i wspólnie stawić czoła komputerowej sztucznej inteligencji. Niezależnie od trybu rozgrywki, kluczem do sukcesu jest jednak zawsze ścisła współpraca graczy w ramach drużyny i umiejętne wykorzystywanie zdolności i specjalizacji poszczególnych wojowników. Warhammer 40 000 Eternal Crusade jako propozycja kosmicznego MMO. 16 września swoją premierę miał film Blair Witch. Grupa studentów wyrusza do lasów Black Hills w poszukiwaniu dawno zaginionej siostry jednego z nich. Chętni do pomocy są dwaj przewodnicy, im dalej w las, tym więcej drzew i niepokojąca obecność. Klątwa wiedźmy staje się realna. Czy będzie odgrzany kotlet z Blair Witch Project? A może całkiem niezłe kino z dreszczykiem? Wszystko przed nami. Zapraszam na kapitularz do Łodzi. 3 tygodnie szkolnego trudu trzeba sobie jakoś wynagrodzić. Dla studentów to będzie dobry czas ładowania baterii przed nowym semestrem. Dlatego nie zlekajcie i zaplanujcie już dzisiaj najbliższy weekend w Łodzi. Blok popularno-naukowy, blok literacki, horrory, RPG, manga, anime oraz goście Pilipiuk i Przybyłek. W ramach kapitularza odbędzie się również 32. Łódzki Port Gier. W wypożyczalni zagoszczą nowości Kraj Havok i Terraformacja. Pamiętajcie, kapitularz i Łódzki Port Gier 23 i 25 września w Łodzi. Będzie to w dwóch lokalizacjach. W budynku Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, ulica Narutowicza 88, wejście od ulicy Kopcińskiego oraz w budynku Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego na ulicy Kamińskiego 27a. Będzie na was czekać moc atrakcji, więc zapraszam was gorąco. Również w najbliższy weekend zapraszam was na Sabbat Fiction Fest do Kielc. Goście, Ćwiek, Szyndler, Uncle Mruwa, Good Mode i Jemiołowski.
Games Room, konkurs cosplay to tylko niektóre atrakcje, które czekają na Was na terenie kieleckich targów. Od 22 do 25 września zapraszam wszystkich fanów postapokalipsy na Łyżkon 2016 do Mierzyna. Czeka na Was gra fabularna z replikami ASG oraz wiele ciekawych fabularnych przyjemności. Łyżkon 2016. Pamiętajcie o jesiennych konwentach, aby wykorzystać ten bogaty wysyp imprez. Jak zrobi się chłodniej, zostaną nam książki, RPG i planszówki. To wszystko na dziś, zapraszam Was za tydzień. Pozostańcie z nami w Centrum Zamieszania.